Witajcie, drodzy widzowie. Dziś kolejny odcinek, dawno już nie było na moim kanale odcinków z serii Moja droga do przebudzenia. I te odcinki sprawiły to, że wy stworzyliście specjalne grupy, które się budzą. Wiem, że są takie grupy w Niemczech, w Anglii, tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Australii. Czyli jest potrzeba. I powiem wam, że dzisiaj mam dla was kolejnego gościa, którego już poznaliście u mnie na kanale. Gościa, który pewnie nam opowie, jaka była jej droga do przebudzenia. Dziś ze mną Renata Engel. Witaj, Renato. Dzień dobry wszystkim. Renato, miło słyszeć, widzieć. Bardzo się cieszę, tak. Wiesz co, mój kochany, zacny gościu, ja bym cię najpierw chciał zapytać, czym w ogóle jest przebudzenie, skoro mamy mówić o drodze do przebudzenia. Jak byś to zdefiniowała? Wiesz co, chyba bym powiedziała, że przebudzenie to świadomość. Po prostu takie krótkie jedno słowo. Natomiast w międzyczasie, jak mnie przedstawiałeś, to przyszło, tak pomyślałam o swoim życiu oczywiście, i przyszło mi do głowy jedna rzecz, że przebudzenie może być z dwóch poziomów. To znaczy iść z duchowego do materialnego i z materialnego do duchowego. I większość ludzi z materialnego do duchowego się budzi, natomiast mniej budzi się z duchowego do materialnego. I ja właśnie takie przeszłam. Wow, ale wiesz co, to mnie zaskoczyłaś, tą definicją. Zgadzam się, ale czy mogłabyś przybliżyć przynajmniej tą drugą część? Tak, jak najbardziej. To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, bo takie przebudzenie duchowe w kontekście świadomości większości ludzi, którzy żyją w tej materii i nagle dotyka ich świadomość z jakiegoś powodu albo pod wpływem różnych doświadczeń, zazwyczaj trudnych i pełnych cierpienia, albo jakichś szoków, to zaczynają widzieć siebie jako istoty duchowe, jako takie jakby w szerszym zakresie, w szerszym aspekcie całe swoje życie zaczynają widzieć, czyli zaczynają postrzegać tą materię, w której żyli do tej pory, w dużo szerszy sposób. No i oczywiście to może przejawiać się w różnych aspektach życia takiego człowieka, czy na przykład może to dotyczyć tylko partnerstwa, albo na przykład tylko zdrowia, albo na przykład pracy zawodowej, albo relacji z rodzicami czy z dziećmi, czyli bardzo różnych rzeczy. Natomiast no ja akurat chyba miałam odwrotny problem, czyli z racji tego, że jestem jasnowidzem i pamiętam to od zawsze, to dla mnie pewne rzeczy na poziomach duchowych były normalne, czyli ja wiedziałam o tym, co można robić, jak można robić, posiadałam tą wiedzę, czułam się jakimś więcej niż tylko dziewczynką małą czy człowiekiem. Widać to po mnie też było z opowiadań mojej mamy i nauczycieli i moich znajomych, przyjaciół z dzieciństwa. Natomiast problem, który ja miałam, to odwrotny. Czyli tak jak łatwo mi było rozpoznać wszystko, co jest w świecie duchowym i w jaki sposób to się dzieje, dlaczego tak się dzieje, widziałam ten świat i tak dalej, to z drugiej strony miałam problem z materią. Czyli absolutnie nie mogłam się nauczyć tego, że pieniądze są ważne, że trzeba o nie dbać, że są różni ludzie tutaj na różnych poziomach, że pewnych rzeczy nie wolno łączyć, na przykład nie wolno być terapeutą dla swojego męża, albo w momencie, kiedy wchodzimy w biznes, to nie robimy z tego przyjaźni, albo jak robimy przyjaźń, to nie robimy biznesów, że ufać, ale iść podpisywać dokumenty, czyli mnóstwo takich rzeczy, albo za pracę, którą wykonuję, mam brać pieniądze, a nie, że mąż mnie utrzymuje. Czyli mnóstwo tego rodzaju doświadczeń przeżyłam, takich no, trudnych, powiedziałabym, w tym, bo wiadomo, że to było związane z doświadczeniami, które mnie rozczarowywały, które sprawiały mi ból, gdzie ludzie przychodzili i odchodzili, gdzie nie mogłam na nich liczyć. No, bardzo dużo różnych tego rodzaju doświadczeń, aż wreszcie się z tym otrząsnęłam. I właściwie takim punktem zwrotnym był ten mój wypadek samochodowy. W związku z tym wtedy jakby udało mi się wszystko synchronizować razem, zintegrować do siebie i zacząć z tego poziomu już tak normalnie, zwyczajnie działać, wiedząc o tym, że jakie są prawa ducha, jakie są prawa materii, co się z tym robi, żeby było dobrze. O, mniej więcej tak. Wiesz co, to jest niezwykłe to, co opowiadasz, bo z reguły ludzie, myślę, że w 90 kilku procentach przypadków tworzą w życiu ten pierwszy scenariusz, tak? Czyli są bardzo przywiązani do materii, dbają o nią, pilnują tego, są z nią związani i tak naprawdę odkrywają, musi coś się wydarzyć w tym życiu, żeby odkrywali tą drugą część życia, duchowość.
ty z duchowością byłaś od razu. Jak to się stało? Czy mniemasz, jak to się u ciebie zadziało? Taka po prostu się urodziłaś? Czy był jakiś moment, że ty dostrzegłaś coś innego? Znaczy nie, nawet nie innego, bo tak z tobą było chyba od początku, tak? Tak. Natomiast przygody też miałam z tym rozpoznawaniem, na przykład widząc aury innych ludzi albo widząc choroby. Przyszłam któregoś razu, też chyba byłam w liceum, do mojej mamy i mówię: mamo, wiesz co, chyba mam jaskrę. O. Mówi, ale co to opowiadasz? Ja mówię, wiesz co, widzę tak dziwnie i zaczyna mi opowiadać. No to mnie wysłała do okulisty. No ja u tego okulisty tłumaczę, co ja tam widzę. A on mówi, jaskry to pani na pewno nie ma. Ale widzi pani jaskrawo pewnie. Tak. Albo na przykład zaczęłam widzieć istoty z astralii, duchy, ludzi zmarłych i wtedy popadłam w popłoch oczywiście, w związku z tym myślałam, że jestem chora psychicznie. Wtedy z kolei wybrałam się do mojego kolegi psychiatry i testy mi robił przez 3 tygodnie u siebie w prywatnej klinice, czy aby na pewno jestem zdrowa, ale okazało się, że też dostałam dobrą opinię, że jestem zdrowa. W związku z tym tak, sprawdzałam się na wielu różnych poziomach i teraz się z tego śmieję, natomiast w tamtym momencie śmieszne to absolutnie nie było, bo jednak słyszenie czegoś, widzenie, kiedy jesteś w tym sam, czyli w normalnym środowisku nie spotykasz takich ludzi, no to jest to problem. Albo na przykład na matematyce w liceum, to wciąż pamiętam te historie, do tej pory koleżanki mi się ze mnie śmieją, bo na przykład pan profesor robił jakieś twierdzenie i przeprowadzał i na końcu mu pyta, no i kto wie, co będzie. No i ja jako jedna z klasy się zgłaszam i mówię, wyjdzie to i to. A on mówi, Renata, możesz uzasadnić? A ja mówię, no nie. Czyli okay. Wyglądało to jak dobra zgadywanka, natomiast no, trudno zgadywać tyle razy, ile ja zgadywałam. Nie? Więc tak. Oczywiście też wszyscy na mnie dziwnie patrzyli, łącznie z nauczycielem, który na szczęście mnie lubił. Jakąś tą truję z matmy dostałam, ale nie zmienia to faktu, że tak, było to bardzo stresujące i raczej mam dużo tego rodzaju doświadczeń, gdzie na przykład coś widzę, a ktoś tego nie widzi i nie wiem, jak mu to wytłumaczyć, żeby nie wyglądać na idiotę albo chorą psychicznie. Więc raczej tego rodzaju problemy miałam niż odwrotnie. Ale na przykład pamiętam takie przygody, jak codziennie chodziłam do sklepu, a jeszcze to były czasy komuny i były takie dobre cukierki, które lubiłam, takie pudrowe. Jakie? No i co szłam, to mówię, mamo, idę do sklepu, a mama, ale nie dałam ci pieniędzy. A ja mówię, znajdę po drodze. I zawsze znajdowałam na te cukierki, kupowałam, wracałam swoje na tym cukierkach. Wow. Ja miałam raczej takie przygody. No i niektóre były fajne i miłe, a niektóre były bardzo mocno rozczarowujące albo takie powodujące, że robiłam się bardzo odizolowana, zamknięta, introwertyczna, czyli tam, że tak powiem, nie byłam typem osoby, która lśniła w całej klasie i wszyscy na nią patrzyli, tylko jeżeli patrzyli, to z grozą albo zdziwieniem, albo z niezrozumieniem. A czy był taki moment, że jakby straciłaś tą wrażliwość na jakiś czas, albo ona się przynajmniej, wiesz, wytłumiła, czy też nie? Cały czas tą wrażliwość duchową miałaś ze sobą? Właściwie miałam cały czas, wytłumiłam tylko jedną rzecz, widzenie istot astralnych i ludzi zmarłych, bo tego się bałam strasznie, więc chyba do końca podstawówki przy włączonych światłach spałam. Pamiętam nawet mój brat, który jest ode mnie rok młodszy, to się za mnie wyśmiewał, że ja to taki tchórz, bo nikt tego nie rozumiał, dlaczego ja się tak tego boję, a ja dokładnie wiedziałam, czego się boję. I to wytłumiłam, no myślę, że na dobre 20 lat. 25, na długo bardzo, nie? Ale teraz już przynajmniej kontroluję to na tyle, że widzę tylko, jak się na tym skupiam, nie? A jak nie skupiam się, to nie widzę i dzięki temu jakoś daję radę. Wiesz co, to co opowiadasz bardzo przypomina mi, ja nagrałem taką audycję o dzieciach, które się w tej chwili rodzą, niezwykłych dzieciach, które się w tej chwili rodzą, dlatego że pojawili się u mnie ludzie, rodzice tych dzieci, którzy mają z tym sami problem i nie wiedzą, jak te problemy rozwiązać. Nie chciałem przytaczać tego, ale przyszło mi to w tej chwili na myśl. Czy ty też miałaś problem z rówieśnikami, z rodzicami, no bo byłaś inna niż oni? Z rodzicami generalnie nie, dlatego że mam bardzo takich dobrych, oddanych i
otwartych rodziców. Zresztą ojciec też ma na przykład sny, zawsze takie widzące, tylko że u niego nigdy to nie przechodzi przez świadomość, tylko przez podświadomość. Natomiast jego mama i jego babcia, czyli moja babcia i prababcia, też były jasnowidzami, które ja znałam długo, bo one zmarły jak ja miałam 20 lat, czyli długo z nimi obcowałam. Więc nie, z tym problemów nie miałam. Z rodziną nie. Natomiast z nauczycielami często, ale też nie w taki zły sposób, tylko po prostu czułam się niezrozumiana, nie? Więc pewne rzeczy musiałam przemilczać, nie mówić o nich, albo udawać, że wcale nie widzę, albo że nie wiem. To było raczej bardziej uciążliwe. Czyli to czyli to raczej ty uczyłaś się tego, jak z nimi obcować, a nie oni. Tak, dokładnie tak. I z ludźmi jest dokładnie to samo. Więc czasami jak mówię, że jestem introwertykiem, to wszyscy się ze mnie śmieją, a prawda jest taka, że tak jest, tylko po prostu się dobrze nauczyłam komunikować. Renatko, dobrze, a skoro ty jesteś w tym mniejszym procencie ludzi, którzy żyją z tą drugą opcją, czyli muszą się obudzić do tego życia materialnego i powiedziałaś, że to się stało po twoim wypadku. Chcesz powiedzieć na ten temat kilka słów? Jak to się stało? Co zobaczyłaś? Co zrozumiałaś? Wiesz co, to było takie, powiedziałabym, bardzo szybkie. To znaczy wypadek to był poślizg na drodze, kiedy jechałam sama, mokra droga, wpadłam w przepaść. I właściwie bardzo szybko cały temat się zakończył, bo to były ułamki sekund. Znaczy, oczywiście miałam bardzo dużo szczęścia, czyli okazało się, że miałam ten wypadek koło bardzo dobrego szpitala dla sportowców, więc od razu mi wszystkie badania dobrze zrobili. Kiedy jechałam, bo to były takie wiejskie drogi, tymi drogami chyba przez 2 godziny, to nie minął mnie nikt, a w momencie, kiedy wpadałam w tą przepaść, to z zakrętu pojawił się człowiek, który zobaczył, jak ja wpadam, czyli też było szczęście, bo gdyby on tego nie zobaczył, to pewnie, bo ja jechałam akurat wtedy do mojego taty, to pewnie by się okazało, że tato po 2-3 godzinach by zareagował i zaczął mnie szukać. Natomiast tak, od razu wszystko się pojawiło natychmiast. Ja nie miałam żadnych takich doświadczeń, jakby to powiedzieć, natury duchowej w tym momencie. Jedyne co, to po prostu poczułam, że godzę się ze śmiercią, taka czarna kurtyna mi się zasłoniła oczy i nic nie pamiętam kompletnie do momentu, w którym pojawiłam się już w szpitalu. I to jest wszystko, co tu miałam. Natomiast jakby te dalsze przemyślenia i zrozumienia, to już miałam po fakcie, czyli jak już się w tym szpitalu znalazłam, jak okazało się, że jednak ta moja lewa część jest sparaliżowana, mam kręgosłup szyjny, w związku z tym nie mogłam się za wiele ruszać, znaczy za wiele, w ogóle się nie mogłam ruszać. I wtedy rzeczywiście najpierw blady strach, a potem jednak zebrałam się w garść i pomyślałam sobie, dobra, mogę jeszcze myśleć, mogę mówić, w związku z tym nie jest jeszcze bardzo źle. Prawą częścią, ręką, nogą mogłam ruszać, więc uznałam, okej, okay, nie ma dramatu. No i zaczęłam wtedy rzeczywiście przechodzić, bo ja byłam 5 dni w tym szpitalu, w ciągu 5 dni przeszłam taki naprawdę bardzo szybki proces z rodzaju tego, że jednak trzeba być niezależnym, jednak trzeba wykonywać swoją własną misję, swoją własną pracę, nie opierać się tylko o dobrze zarabiającego, kochającego męża, tylko uruchamiać swoje mechanizmy i jakby też do pracy zawodowej, do niezależności, do bycia nie tylko matką i żoną, ale też do bycia i kobietą, ale też do bycia spełnioną zawodowo, do korzystania z tego, co ja posiadam. A ja do tej pory uważałam, że z racji tego, że się z tym urodziłam, to nie jest to coś, co jest moim potencjałem, tylko po prostu uważałam, że to jest normalka, po prostu. Więc nawet nie myślałam, że można zrobić z jasnowidzenia zawód. No i to wszystko jakby tak bardzo mi mocno poszło, a potem okazało się, że jest to dobry kierunek, dobra droga i jakby z sytuacji zewnętrznych dostałam wsparcie, że idę we właściwym kierunku i wszystko zaczęło się, że tak powiem, od razu od tego momentu układać, czyli prawdę mówiąc pierwszy raz wzięłam odpowiedzialność za materię, czyli za to, że ja muszę funkcjonować w tej materii sama, niezależnie, że nie powinnam na nikogo liczyć, nikomu ufać. Oczywiście to nie o to chodzi, że taka strasznie niezależna babka się robię, bo wiadomo, że zaufanie tak powinno być i tak dalej. Natomiast mówię to w innym aspekcie, w tym, w którym mówimy o tym, że jesteśmy istotami, które przyszły tutaj realizować siebie i swoje życie. Po prostu. Renato, kiedy słucham twojego opowiadania, przyszły mi na myśl opowiadania ludzi, którzy podobne rzeczy przeżyli jak ty. Między innymi w książce właśnie Dolores Cannon, jak ona się nazywa, Trzy fale ochotników i Nowa Ziemia. Kobieta przeżyła dokładnie podobną sytuację. Też wypadek samochodowy. I udała się na sesję terapeutyczną do Dolores Cannon.
i zapytała swojej podświadomości, dlaczego to się zdarzyło. I podświadomość jej odpowiedziała, że jesteś tak uparta, że musieliśmy tobą potrząsnąć. Tak, dokładnie to samo dotyczyło mnie. Wiesz co, chyba to jest bardzo ważna ta audycja dla tych wszystkich, którzy dzisiaj słuchają, a jednocześnie mają dzieci albo są takimi dziećmi, które są nieco inne od rówieśników i znajdują się w tym małym procencie, inaczej mówiąc, bardzo dobrze czują duchowość już od samego urodzenia. Bo z relacji tych rodziców wynikało, że tym dzieciom trudno się odnaleźć w tym świecie. Niektóre z nich nie, niektóre z nich rozumieją, że no takie się urodziły, tak jak ty powiedziałeś, i to jest coś normalnego dla nich. Ale chyba z połowy tych relacji wynikało, że one wiedzą, że są inne i nie potrafią sobie z tym poradzić. Czy ty z perspektywy czasu miałabyś jakieś rady dla takich dzieci? Wiesz co, powiem ci tak, trudno mi powiedzieć. Ja generalnie jestem taka bardzo logiczna, uporządkowana i lubię wszystko mieć uporządkowane też w głowie. Czyli porządkuję też emocje, porządkuję też uczucia, ewentualnie to, co się dzieje w sytuacjach, to też to porządkuję i staram się tym rozumem i intelektem jakoś ogarniać. I to mi pozwala no, normalnie funkcjonować, prawda? Natomiast jak sobie radziłam, jak byłam dzieckiem, no to chyba w taki sam sposób. Po prostu nauczyłam się słuchać ludzi, patrzeć, jacy oni są, obserwowałam ich. Nie po to, żeby spełniać ich oczekiwania wszystkie, no bo to bez przesady, ale po to, żeby zrozumieć ten świat lepiej. Bo to mi sprawiało największą trudność. Na przykład ich zachowania, czy reakcje, czy czasami emocje. Ja się dziwiłam, patrzyłam na to, myślę sobie, a ten ktoś może tego nie wiedzieć, albo dlaczego on nie widzi, że komuś sprawia cierpienie, tak jak na przykład dzieci. Oczywiście byłam też w tym agresywna, bo na przykład chłopcy w podstawówce, jak tłukli się nawzajem i młodszych chłopców tłukli, to ja z racji tego, że byłam no, wychowanką ojca sportowca, więc krzepę też miałam i tłukłam tych chłopaków oczywiście, tak jak nauczyciele nie widzieli. Więc tak, radziłam sobie na różne sposoby z tym. Teraz mnie to bawi. Natomiast wiesz co, teraz chyba troszkę jest inaczej. To znaczy inaczej z tymi dziećmi jest o tyle, że te dzieci mają większą świadomość tego, że jest i świat materii, i świat ducha. I nawet jeżeli przychodzą do świata ducha i mają tam wszystko, zabawnie mówiąc, obcykane, to ten świat materii też jakoś im łatwo przychodzi. Natomiast no, w moich czasach, nazwijmy to tak, chociaż to tak dosyć żartobliwie brzmi, no ale w tych latach powiedzmy 60-tych, 70-tych, gdzie w Polsce była komuna, gdzie wszyscy ludzie byli w bardzo ograniczony sposób informowani o różnych rzeczach, gdzie nie było dostępu do wiedzy, do wiadomości, książek, internetu, niczego, no to po prostu był to koszmar, nie? Musiałeś sobie zawsze radzić sam. Tak. Natomiast w tej chwili już jest trochę więcej i też rodzice są bardziej, bo moi byli kochani tolerancyjni, ale umówmy się, nie rozumieli tego. Jak ja zaczęłam medytować, to mój tato kiedyś się zezłościł i powiedział, wiesz, a babcia już nie żyła. Ja miałam chyba tam 21 lat, a tato mi powiedział, babcia nie wiedziała, to by się w grobie przewróciła. No więc też musiałam to dźwignąć, że robię babci przykrość. Medytując, chociaż teraz się z tego śmieję, no bo wiadomo jest, że nie robiła mi żadnej przykrości. No tak. W związku z tym, no inaczej, inna świadomość była i teraz jest też inna, nie? A to w takim razie zapytam cię inaczej, czy z tamtej perspektywy miałabyś rady dla rodziców? No bo pewnie ty, jak sama zresztą mówiłaś przed chwileczką, twoi rodzice byli rodzicami, którzy rozumieli twoje zachowania i twoje obcowanie z tą duchowością, no ale są tacy rodzice, którzy tego nie rozumieją. Czy miałabyś jakieś rady dla tych rodziców, co powinni zrobić, żeby lepiej zrozumieć swoje dzieci? Być tolerancyjni, otwarci, ale oczywiście nie dostawać też świra w tym punkcie, bo często zdarza mi się tak też na sesjach, że na przykład mówią o, że ich córka jest specjalna, bo potrafi to czy to, a ona na przykład obok widzę istoty astralne, które nie są specjalnie przyjemne przy niej na przykład, czyli można to nazwać tak symbolicznie opętaniem, prawda? Albo na przykład jest pod wpływem takich istot, które przychodzą i odchodzą i niby nie zawsze je widać, ale rzeczywiście reakcje też nie są właściwe. Czyli krótko mówiąc, nie zawsze to, co nam się na zewnątrz wydaje takie duchowe i niesamowite, rzeczywiście podłożem nie jest na przykład jakaś choroba psychiczna, czyli na pewno bym to sprawdziła. Czyli zachować ale z tolerancją, prawda? Ale jednocześnie rozsądek. Z rozsądkiem i tolerancją.
Okej, Tak. no to pójdźmy dalej i wróćmy do Twojego opowiadania. Skoro ten wypadek tak Cię potarmosił i musiałaś tak bardzo szybko wrócić dosłownie na ziemię, to co potem wyniknęło z Twoich przemyśleń w tym już codzienności, w Twoim życiu? Zmieniłaś całkowicie swoje życie, podejście do życia? Całkowicie. To była taka zmiana, jakbym dzisiaj zmarła, a jutro się urodziła na nowo. Jak to Nowe się życie, stało? kompletnie. Wszystko Nowe mi się decyzje? przewartościowało. Wszystko. Po prostu wszystko się przewartościowało. Każdy temat właściwie. I partnerstwo, i niezależność, i podejście do ludzi, i do życia, i do swoich talentów, i do tego, że do materii, że trzeba zarabiać pieniądze, i do odpowiedzialności, tak, o której rozmawialiśmy ostatnio, czyli że muszę wziąć odpowiedzialność za siebie i za to, co posiadam, i za to, w jaki sposób z tego korzystam. No po prostu odwróciło mi się kompletnie życie. Oczywiście ten proces trwał lata później. To nie było tak, że o wow, jutro osiągnęłam oświecenie i już koniec, tylko to parę lat dobrych trwało. No teraz nadal trwa właściwie, ale tylko że teraz już spokojnie. To już było świadome, czy raczej zdawałaś się na życie, na to, co się wydarza? Czy to już Nie, robiłaś to świadomie? Było bardzo świadome, natomiast zdecydowanie jednej rzeczy się nauczyłam przy tym wypadku od razu, zaufałam. Ufałaś sobie? Sobie, ale powiedziałabym na wyższym poziomie, czyli sobie jako istocie duchowej zaufałam. To Wiesz, pojawiło się automatycznie jako taki bardzo szybki proces. No i ja no miałem... I oczywiście drugie, też bardzo szybkie, to to, że nauczyłam się pokory wobec życia. Czyli jak coś się przydarza, to ja nie stękam i nie jęczę, dlaczego mi się tak przydarza, tylko zastanawiam się, co jest tego powodu. To jest trudne. Powiem Ci, że trafiłaś chyba w słaby punkt wielu moich znajomych, którzy no, nie mają tej pokory. No, kocham też ich. Też jej nie miałam. I właśnie, jak się tego nauczyć, tej pokory? Co? Jak się nauczyć, nie wiem. Na mnie wymusiło to życie, tą naukę. Nie ma sposobu? To znaczy, wiesz co, no nie wiem, czy jest jakiś jeszcze inny sposób. Myślę, że na pewno znowu obserwacja tego życia i też takie umiejętne obserwowanie, na co mamy wpływ, a na co nie, co jest powodem tego, że nam się coś przydarzy, a co nie, przemyślenia, autorefleksja, na pewno krok po kroku uczy nas tej pokory. Może nie uczymy się wtedy tego tak bardzo szybko, jak ja musiałam się nauczyć, ze strachu, prawdę mówiąc, i z bezsilności, tylko uczymy się z poziomu konkretnych doświadczeń, przemyśliwań, obserwacji i autorefleksji. Bo w rezultacie, powiem tak, nawet ostatnio tak rozmawiałam z moją koleżanką i rozkminiałyśmy na temat jasnowidzenia i kreacji rzeczywistości, czyli wpływu na tą rzeczywistość. I właściwie jak zaczęłyśmy tak bardzo dokładnie na to patrzeć, no to okazało się, że wpływ, który my mamy, to nie na to, że zmieni się ta sytuacja, która ma w naszym życiu wystąpić, tylko zmieniamy swoje zachowania, swoje podejście, swoje emocje, swoje odczucia i to powoduje, że my inaczej widzimy tę sytuację. Ale ona nadal występuje. To tak jak mój wypadek. Ja próbowałam stawać na rzęsach, żeby on nie wystąpił, bo wiedziałam, że będę miała. Do 40 roku życia nie robiłam prawa jazdy. Unikałam wszystkiego jak ognia, po czym okazało się, że jednak uniknąć się nie dało. Natomiast na tyle późno był ten wypadek, że czyli tam w wieku 40 lat, że dzięki temu, że było to tak późno, to ja już byłam gotowa inaczej na to spojrzeć. I spojrzałam już na to nie jak na dramat i katastrofę w moim życiu, tylko jak na szansę i bramę do przejścia na inny poziom świadomości. Renatko, interesuje mnie ten moment, kiedy powiedzieliśmy już o tym, że w tym szpitalu to u Ciebie było bardzo szybko, bo musiałaś podejmować decyzje i pewne rzeczy raptownie zmienić. Ale co stało się z tą częścią duchową? Czy ona wtedy, wiesz, tak, nie wiem, na tej szali zmalała? Czy też Nie. doszłaś do pewnej Zrównoważyła równowagi? Zrównoważyła się z materią. Jedyny proces, który jeszcze jakby poszedł głębiej, to taki, że generalnie jasnowidzenie, czy tego rodzaju umiejętności, które ja mam, kojarzy się sobie z rozwojem duchowym. A prawda jest taka, że to nie jest prawda. Czyli można się rozwijać duchowo i w ogóle nie mieć tych umiejętności, a można mieć te umiejętności i wcale nie być krytycznym i nie rozwijać się duchowo. Czyli jedno z drugim nie ma połączenia. Tak, ty już o tym mówiłaś. Renato, dobrze, ale to jak było z tą specyficzną częścią ciebie, czyli tym,
co potrafi niewiele ludzi, jasnowidzeniem. Czy to było, bo to było cały czas z tobą, czy to się zachowało, czy musiałeś do tego wracać po tym wypadku, czy ten aspekt ciebie cały czas był z tobą? Cały czas był ze mną, nic tutaj się nie zmieniło. Jedyną decyzję, którą podjęłam, to taką, że zrobię z tego pracę. Czyli założyłam działalność i tak dalej, i tak dalej. To mam w tej chwili fajną odskocznię do tego, żeby cię zapytać o to, czym jest jasnowidzenie za tym. No, trudne pytanie, dlatego że powiem tak, nie wiem do czego to odnieść. Jedyne, co mogę odnieść, to do własnych obserwacji. Moje obserwacje są takie, że jasnowidzenie to jest jakaś swoista umiejętność wchodzenia w różne czasoprzestrzenie i obserwowania wyników przyczyn, które już tam są stworzone. Czyli oglądasz skutki tych przyczyn stworzonych. I to nazywam jasnowidzeniem. Oczywiście ja sobie dzielę te jasnowidzenia na dwa rodzaje, czyli takie, które widzę w głównej linii życia, ale to kiedyś już mówiłam, i takie, które są potencjalne. One oczywiście skutku też nie zmieniają, ale na przykład są w stanie zmienić nasze reakcje, czyli ja jestem w stanie powiedzieć, jak zareagować, no żeby, że tak powiem, była to bardziej prawidłowa i taka harmonijna reakcja w danej osobie, niż taka, która byłaby jej naturalną reakcją, wynikającą na przykład, nie wiem, z oprogramowania, podświadomości, podejścia do określonych rzeczy, nie, widzenia czegoś na swój sposób. No właśnie, bo wiesz, ta ostatnia kwestia mnie zainteresowała. Czy nasz stan świadomości może wpływać na efekt tego jasnowidzenia? Nie, generalnie nie. Mhm. To znaczy wciąż widzę dokładnie to samo. I nawet jak ludzie robią sobie ze mną doświadczenia, więc co parę miesięcy zadają to samo pytanie, no tak, to ja wciąż odpowiadam tak samo. Ale ty masz ten stan świadomości ukonstytuowany w pewien sposób, więc on jest płynny, ale nie w takim zakresie, że dzisiaj widzę tak, a jutro zupełnie inaczej. A myślę o innym człowieku, człowiek z inną konstytucją. Też myślę o innym człowieku. Na przykład mogę podać przykład, no właśnie mojej koleżanki chociażby. Mhm. Miała wypadek w sklepie, w związku z tym wystąpiła o odszkodowanie, żeby dostać ubezpieczenie, bo się tam przewróciła, a nie było porządnie posprzątane, mokre i tak dalej. Ponieważ od razu wpadła na pomysł, że dzwoni do prawnika, to w ogóle mnie nie zapytała, że tak powiem, w jasnowidzeniu, czy iść do tego prawnika, czy nie. Ale pół roku później, kiedy już sprawa była tak naprawdę mocno w tych trybach prawniczych i spraw w sądzie, to jednak mnie zapytała. I ja mówię, wiesz, gdybyś mnie nie zapytała teraz, tylko zapytała te pół roku wcześniej, to bym ci powiedziała, że nie warto o to walczyć, ponieważ kwota, którą wywalczysz, będzie znacznie mniejsza od tego, co naprawdę chcesz. A umordujesz się i uszarpiesz bardzo dużo, więc musiałabyś się zastanowić, czy chce ci się w ogóle tego podjąć. Mhm. Ale teraz, jeżeli już sytuacja jest taka, że już nie mogę ci tego powiedzieć, bo już zaczęłaś to robić i już się uszarpałaś przez pół roku naprawdę mocno, czy tam rok, nie pamiętam już dokładnie ile to było, no to mogę ci tylko powiedzieć dokładnie to samo, że ugrasz naprawdę dużo mniej niż powinnaś. Jeszcze też śmieszną rzecz powiedziałam, bo mówię, wiesz, i w ogóle dziwne jest, bo tak, widzę, że sprawa się nie kończy, a ty wychodzisz w połowie z tej sprawy i coś tam gadasz sobie pod nosem czy do kogoś, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Po czym okazało się, że po tej sprawie sądowej temat wyglądał tak, że sędzina zarządziła połowę na połowę, oczywiście tam zamiast powiedzmy 1500 zł dostała 500 zł, czyli naprawdę mało, i do mnie mówi, wiesz, gdybyś mi to pół roku wcześniej powiedziała, to faktycznie by nie chciało mi się o to walczyć, więc rezultat był wciąż taki sam, tylko tyle, że ona przeszła w międzyczasie inny proces. Mhm. Ale wiesz, ja miałem na myśli nie inną osobę, z którą ty utrzymujesz taką relację, tylko innego jasnowidza, który ma inną świadomość niż ty. Dajmy na to, że ta jego świadomość jest dość niska, ale ma tą umiejętność jasnowidzenia. Czy on będzie widział na zadane pytanie taki sam obraz jak ty, czy ma prawo widzieć inny obraz? Wiesz co, jeżeli to będzie jasnowidz, to raczej będzie miał ten sam obraz. Z naciskiem na jasno, tak? No, na przykład powiem taką prostą rzecz. Znałam jednego jasnowidza, który był bardzo dobrym jasnowidzem. Nawet muszę powiedzieć chyba, że był lepszy ode mnie.
i słyszał nawet myśli ludzi, jak siedział w pokoju, to wszystkie myśli sczytywał, bo ja to tam może jedną osobę sczytam z towarzystwa, natomiast on sczytywał po prostu wszystko, wszystkie dialogi jak leci, natomiast wykorzystywał to tylko do tego, żeby brać chore staruszki dla siebie i te chore staruszki mamił różnymi rzeczami, one przepisywały na niego. Zresztą to była bardzo głośna sprawa. Mamił różnymi rzeczami, że ozdrowi, że cuda uczyni i tak dalej. Ona przepisywała na niego domy, mieszkanie i tak dalej. Więc powiem tak, oczywiście miał to dokładnie tak samo jak ja, może nawet lepiej, natomiast wykorzystywał to w sposób średni. Czyli powiem, na pewno nie był etycznym człowiekiem. Czyli jasne widzenie to jest po prostu narzędzie, tak jak przysłowiowy nóż, który możesz pokroić chleb albo dźgnąć kogoś. Mhm. Tak. Zrobić dobrze, to albo jest duża odpowiedzialność, przeciwko Renata. Nie ma, albo dla niego. Mhm. Tak, to jest duża odpowiedzialność być człowiekiem taki jak ty, z taką umiejętnością jak twoja, bo trzeba za nią w życiu brać odpowiedzialność za to, co się komu powie. Dlatego tak długo od tego uciekałam. Mhm. Ale dzisiaj to robisz. Powiedz mi, czy zamierzasz napisać książki na ten temat? Na razie nie miałam takiego pomysłu. Bo nie mam żadnej z twoich książek, czytałem tylko urywki tych książek i mniej więcej wiem, o czym one mogą mówić. Żadna z nich nie mówi o jasnowidzeniu. Nie. Okej. A w marzeniach jest takie marzenie? Nie. Na razie nie. Okej, ale puszczam przestrzeń, bo być może, bo ja z przyjemnością przeczytałbym taką książkę, wiesz. Znaczy, myślę sobie czasami, ale to właściwie nie z powodu mojego jasnowidzenia, tylko z powodu przygód, które ja miałam w życiu, bo naprawdę życie miałam tak kolorowe, że moja mama to mówi, rany boskie, to jak kot już 9 żyć zaliczyłaś i jeszcze teraz 10, więc to może być jakby takie zabawne dla innych oglądanie tego jakby z mojej perspektywy. Nie wiem, na ile by się to ludziom podobało, ale to jest jakby taki temat, o którym myślę, ale to bardziej na starość, już nie teraz jeszcze. No tak, ja mam w szufladzie też takie zapiski, które gdzieś tam są i może kiedyś. Ale myślę o tej książce, która mi przyszła do głowy w tej chwili w kontekście właśnie takich książek jak Dolores Cannon czy inne autorki, które mają ogromną styczność z ludźmi, z wieloma, z setkami ludzi i ci ludzie zgadzają się na to, żeby opisać ich życie czy ich przygody w życiu dla przestrogi albo ku uciesze też czasami innych. Myślałem o czymś takim, ale rzuciłem w przestrzeń, nie kontynuuję. Okej. Renato, na razie takich pomysłów nie ma, póki co. Renato, masz spotkanie z ludźmi, seminaria, czy tylko seminaria, czy też jeszcze indywidualne sesje też robisz? Jak to wygląda, jeśli w czasie takich seminariów, albo nie, opowiedz ty swoimi słowami, na czym polega to seminarium? Jak to wygląda? Na czym polega seminarium? Seminarium polega na tym, że właściwie zbieram grupę ludzi i z tymi ludźmi pracuję. Nawet bym powiedziała, wprawdzie psychologiem nie jestem, ale można byłoby powiedzieć, że to jest w sumie wiedza psychologiczna. Tylko tyle, że wynikająca z moich doświadczeń, przemyśleń, z moich dostępów do wiedzy, z różnych poziomów i to jest jakby całość. Tam uczę też metody pracy ze sobą, czyli ze swoją podświadomością, jak świadomie do tego podchodzić, gdzie są ograniczenia, w jaki sposób można coś zrobić, a w jaki sposób nie ma sensu, bo od razu jesteś skazany na katastrofę. Mhm. Tłumaczę też o tej istocie duchowej, którą jesteśmy, czyli właściwie są to takie trochę warsztaty rozwoju osobistego. Rozwoju tak osobistego. Dobrze, a czy rozwoju osobistego psychologiczne? A czy w trakcie takich warsztatów, czy można się w ogóle nauczyć jasnowidzenia? Czy można ten talent z siebie, no nie wiem, poruszyć go i wydobyć? Nie na moich warsztatach na pewno. Na tym się w ogóle nie skupiam. Mhm. Czyli ja skupiam się bardziej na samoświadomości, na świadomości tego człowieka, żeby tutaj nauczył się siebie widzieć w najszerszej perspektywie. I w ogóle nie jestem typem, który uważa, że pewne rzeczy należy wyzwalać, dlatego że moje życie mi pokazuje, że wszystko się wyzwala wtedy, kiedy jest dokładnie na to czas. I przyspieszanie tego nigdy nie jest specjalnie dobrym pomysłem. A już bawienie się tym jest naprawdę niebezpieczne. Ja miałem taką przygodę 2 miesiące temu, kiedy poczułem coś, czego nigdy w życiu nie miałem, wiesz. I nie wiem, jak to nazwać, bo to nie było jasnowidzenie chyba, ale ponieważ ja mam telewizor naprzeciwko ściany z oknem,
to czasem jak mam okulary założone, to w okularach odbija mi się to, co w oknie tam widać. Jak przyjeżdżają samochody, to ja to widzę w okularach. I przyszedł taki moment, że złapałem się na tym, że ja nie mam okularów, ale widzę, że jedzie samochód. I to było niezwykłe, bo ja, wiesz, przecieram oczy, mówię, no nie, chyba mi się zdawało, okej, dobra. I następny raz, i to się powtórzyło, wiesz, kolejny raz znów widzę coś, potem widziałem już nie te samochody za oknem, ale byłem tyłem na werandzie i widziałem przez moment coś, ruch w ogrodzie, że coś się dzieje w tym ogrodzie. Czy to nazwałabyś jasnowidzeniem? Raczej nie. Poczuciem? To są umiejętności ściągania informacji z przestrzeni, w której jesteś, czyli niektórzy nazywają to aurą, bo one się nakładają, czyli mamy dosyć duże aury, w związku z tym one się nakładają i ta wiedza w tych aurach funkcjonuje, w związku z tym czasami umiemy to sczytać. Dla mnie jasnowidzenie to jest wyjście w konkretną czasoprzestrzeń, na której ci zależy, w którą chcesz wejść i po prostu obejrzenie tego. Tak, ja byłem w tej przestrzeni, ja widziałem to, co się dzieje w mojej przestrzeni, jakby innymi zmysłami, prawda? Kiedyś miałem też taką przygodę, jak byłem bardzo młodym człowiekiem, ja byłem komendantem chówca harcerskiego, pojechałem organizować ognisko i przez przypadek zamknąłem się w ruinach, zatrzaskując drzwi. One się zatrzasnęły i nie mogłem ich otworzyć od środka, wiesz? I wiedziałem, że przyjdą tam i będą mnie szukali, ale ja byłem sam, więc wiedziałem, że tak za 3-4 godziny. I wyobraź sobie, że ja w tym momencie zacząłem widzieć palcami. Moje koniuszki palców, dosłownie jakbym potarł po spodniach, to widziałem fakturę, widziałem te takie różne śmieszne rzeczy. Zastanawiałem się nad tym, czy to, nie wiem, czy zetknęłaś się z taką możliwością, ale zastanawiałem się, czy to można w sobie wypracować. To, co ci powiedziałem przed chwileczką, to widzenie tyłem głowy, odeszło. No nie wróciło. To było kilka razy, minęły 2 miesiące, nie mam tego. Ale czy my dziś, czy to przychodzi samo, jak myślisz, bo przestrzeń się zmienia i my zaczynamy nabywać nowe umiejętności, czy też to jest praca własna, czy na przykład podnoszenie swojej częstotliwości i nagle dotykamy czegoś, co było dla nas niewidoczne. Jak myślisz? Myślę, że jedno i drugie. Po pierwsze pracuje na to przestrzeń zewnętrzna, czyli podnosi wibracje, więc my siłą rzeczy jesteśmy przymuszeni do pewnych zmian, ale też mamy to, możemy to potraktować jako szansę, że pewne rzeczy się w nas otwierają, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to to, że my też sami pracując nad sobą jesteśmy w stanie. Czasami jest to wymuszone, na przykład no, w momencie, kiedy człowiek traci wzrok, to wtedy okazuje się, że na przykład jest w stanie lepiej odczuwać, lepiej czuć smak, czy czuć węch, prawda, albo słyszeć. Czyli no, zmysły też mają taką umiejętność do tego, żeby kompensować siebie nawzajem. Zresztą w ogóle ciało posiada taką umiejętność kompensacji, prawda? W związku z tym, no to jest taki też naturalny proces. No, sam jestem ciekaw, czy to się u mnie zachowa, czy to się rozwinie i szukam sposobu... Ćwicz, co tam? No właśnie, szukam sposobu na to, jak to poćwiczyć. Ja ćwiczyłam na przykład, żartem troszkę powiem, ale byłam bardzo zaskoczona, poznałam takiego niewidomego faceta i tak mnie to zainspirowało do poznawania siebie z tej strony, że wszyscy na przykład mi mówią, o, bo ty masz takie mocne kości policzkowe, a ja patrząc w lustro w ogóle tego nie widzę. Myślę, że no co, no kości jak kości. Po czym zamknęłam oczy i dotykam tak rękami te kości, mówię, rany boskie, jak ja mam duże kości policzkowe. Czyli zobacz, byłam w stanie je zobaczyć dopiero rękami, wzrokiem nie. Tak, czyli stan umysłu. Umysł ci mówił co innego niż tak, pewne rzeczy odcięłam, czyli widzenie odcięłam i ręką to poczułam. Więc tak, można sobie eksperymentować. No to akurat nikomu nie zaszkodzi i nic złego nie zrobi, nie? Ani tobie, ani innym. Renatko, czy chciałabyś do tej swojej drogi jeszcze coś dodać, czy moglibyśmy podsumować tą twoją drogę do przebudzenia? Co jeszcze takiego chciałabyś dodać? Co jeszcze można byłoby powiedzieć? Właściwie powiem ci tak, nic mi się nie nasuwa. Poza tym, że chyba bym chciała dodać taką jedną rzecz, ale to tak właściwie powiedziałam ku przestrodze. Bo sama się z tym zmierzyłam. Może u mnie to w taki żartobliwy sposób poszło, natomiast chyba warto. Czyli z racji tego, że w tej chwili są z jednej strony czasy, które dają nam bardzo dużo szans i możliwości, a z drugiej strony są to czasy, które nas bardzo mocno zaburzają na wielu poziomach.
w związku z tym możemy robić błędy interpretacji nas samych. Na ile wynika, pewne rzeczy wynikają ze zdrowia, ze zmian duchowych, ze zmian świadomościowych, ze zmian tego, co się wokół nas dzieje, a na ile są to sprawy, które związane są z chorobami i z problemami. I tutaj chyba w tych czasach trzeba zachować bardzo taką otwartą głowę i rozsądek w sobie, żeby nie pójść czasami za bardzo w tamtym kierunku. Czyli och, już tak rozwijam się duchowo, że robię to, 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 to i to, a to jest na przykład wynikiem choroby albo jeszcze gorzej, większych problemów. Nie? Czyli ta odpowiedzialność za życie, za to, jak też siebie widzisz, co ze sobą robisz i jak się sobą opiekujesz, bo nie mówimy tylko za odpowiedzialności, co ty mówisz innym, czy w jaki sposób na nich wpływasz, ale też chodzi o samych siebie, ewentualnie o swoje dzieci, że warto by było chyba, żeby też na to tak spojrzeć, że to jest taki czas też, jeżeli chodzi o taką odpowiedzialność, na przykład oglądamy coś, patrzymy na coś i to na nas w jakiś sposób wpływa i musimy też wiedzieć i obserwować, w jaki sposób nas wpływa, czy nas zaburza, czy nas nie zaburza, czy wzrastamy dzięki temu, czy coś więcej rozumiemy, czy jednak nie, czyli oczywiście to też nie oznacza, że musimy oceniać, och, to zły człowiek albo coś tam, bo to nie o to mi chodzi, tylko o to, że możemy na pewne rzeczy nie być gotowi albo pewne rzeczy mogą być po prostu nie dla nas na dany moment i to jest istotne chyba, żebyśmy też brali odpowiedzialność za siebie, a nie pakowali się w tematy. I jeszcze druga odpowiedzialność to właśnie za to, że robimy pewne rzeczy, na przykład używamy jakichś metod, używamy jakichś tematów, pomysłów, wszystkiego tego, co teraz na rynku ezoterycznym jest bardzo dużo i w ogóle nie myślimy o konsekwencjach. Mhm, tak, a przecież no, to są bardzo silne narzędzia, to są bardzo silne tematy dotyczące w większości przypadków wpływu na naszą podświadomość, która nie używa intelektu, tylko używa emocjonalność i ciało. W związku z tym ona nie odróżni tego, czy to ma dla niej sens, czy nie. Nasz mózg, nasz intelekt i nasza świadomość musi to odróżnić i uporządkować. Czyli dobrze jest też, żebyśmy się temu przypatrywali, czyli po prostu byli bardziej ostrożni, zachowując cały czas elastyczność i otwartość. Na koniec mogłabym jeszcze wszystkim złożyć życzenia, stąd ta ładna czerwona sukienka, w której normalnie nie chodzę w czerwonych. To tym razem z okazji świąt ten aniołek tutaj u mnie z tyłu za plecami, czyli wszystkim składam wszystkiego najlepszego z całego serca i oby ten kolejny rok i oby ta cała zmiana na ziemi rzeczywiście nam wszystkim posłużyła dla naszego dobra i wszystkim, którzy mnie słuchają, widzą, ale też nie słyszą, nie widzą, to wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Ja jestem pewny, że te życzenia się spełnią, Renato, i ja sam do nich się dołączam. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do następnego razu, pewnie dopiero po nowym roku. Dziękuję bardzo Tobie za zaproszenie i wszystkim, którzy mają cierpliwość nas oglądać i słuchać. Dziękujemy im wszystkim. Trzymaj się. Do następnego razu. Cześć. Cześć.